Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać prawe proste zmienięcie. Prawe proste zmienięcie stosujemy przeważnie w kontrze na prawe proste przeciwnika. Zaczynamy naszą akcję troszkę później niż przeciwnik, więc to zona typową kontrą bezpośrednią. Jak go wykonujemy? Bardzo podobnie do lewego prostego zmienięcia, z tą różnicą, że robimy ją w inną stronę, na inną technikę reagujemy i oczywiście, jak nazwa wskazuje, bijemy też inną ręką. I teraz sobie popatrz. Odchylam ciało w bok, hop, głowę i zaczynam bić prawą ręką. Tak? Różnica między prawym prostym a prawym prostym zmienięciem jest taka, że w prawym prostym dałbym bark do przodu. Ale to spowodować może, że jeśli odchylę tułów, to nie trafię. Tak? Albo nasze ręce się zderzą. Więc opuszczając bark, mając nisko bark naturalnie i dając odchylenie tułowia w bok, pochylenie, robię tutaj przestrzeń dla prawej ręki mojego przeciwnika, która tu powinna przejść. Ja go trafiam, on mnie nie. Jeśli nie zrobię tego, czyli się odchylę jakoś tutaj tą rękę, inaczej poprowadzę, ale bark zostawię i zobaczę, wtedy będzie na tej wysokości, w którą będzie uderzał mój przeciwnik, to jego ręka zatrzyma się mój biceps albo bark i spowoduje zablokowanie techniki. On mnie trafi w biceps albo w barka, ja go nie sięgnę. Jest to bardzo ważne, szczególnie kiedy nasz przeciwnik ma dłuższe ręce od nas. I to nie tam różnica 2-3 centymetrów, tylko na przykład 5-10 i więcej. Wtedy to jest bardzo ważne, żeby tą jego rękę przepuścić. Tutaj. Hop. Zobaczcie sobie w całości, jak to wygląda. Zareaguje za późno na technikę przeciwnika i zamiast wykonać swoją kontrtechnikę zostanę skontrowany, czy zostanę trafiony przez niego. No to już co powiedziałem, to przede wszystkim ta kwestia barku. Bark musi być nisko, naturalnie, nieprzyklejony do głowy, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni bić prawe proste.